Ta ścieżka świadomości Kryszny jest otwarta dla każdego. To nie ma znaczenia. Moja pozycja jest bardzo niebezpieczna. Tego ranka jedna osoba przyszła rzucić mi wyzwanie, że jak ja przemieniam tych mletrza i jawanów wajsznawów, tak. Ale jak ja... To jest tam, w pismach. Kirata, Hunandra, Pulinda, Pulkasa, Abira, Sumba, Yauvana, Kasadaya, Yenye, Chepapa, Yat, Upashraya, Shraya, Sadhyanti. Oni oczyszczają się zgodnie z pismami. Shri Sanatan Goswami daje wskazówki. Tatha Diksha, Vidanena, Vijatvam, Jayaten, Rinam. Przez Diksha Vidana, przez właściwą inicjację, jakakolwiek osoba może osiągnąć pozycję Dvijatvam. Nasza metoda nie jest sprzeczna z pismami. Jak siastra widzi Mustridja, jeśli porzucimy instrukcję pis, wtedy jesteśmy z błędami. Jeśli nie odchodzimy od instrukcji pism, Sadhu Shastra Guru Vakya, Tinete Kori Aikya, w pismach jest pozwolone. Mój Guru Maharaja, on również polecił. Chaitanya Mahaprabhu również polecił. Kiedy Chaitanya Mahaprabhu polecił, że Prithivite Ache Yata Nagaradi Grama, to znaczy on chciał, żeby na całym świecie, w każdym mieście, w każdej wiosce jego misja była szerzona. I co jest jego misją? Jego misją jest Jai Krishna Tattva Vetta Sei Guru Aya. To jest jego misją. To nie jest tak, że w zachodnich krajach ktoś nie może stać się Vaishnavą, ktoś nie może stać się guru. To tak nie jest. Ten rodzaj wskazówek nie jest tolerowany z punktu widzenia pism. To jest kompletnie, ściśle według punktu widzenia pism. I to jest chwalebne dla nas, że ludzie w innych krajach, na zewnątrz Indii, oni przyjmują ten kult świadomości Kryszny. Ale ludzie tacy niegodziwi, oni niepotrzebnie krytykują tą metodę, ale my nie dbamy o nich. Dziękuję wam bardzo. Hare Krishna. Następny. Pradyumna. Pan Śri Krishna jest najwyższą osobą Boga. Przyczyną wszystkich przyczyn. Rezerwuarem wszystkich ras i związków, które są nazywane neutralnością w takim czczeniu, służenia, przyjaźni, rodzicielskim, małżeńskim, współczucia, obawy, waleczność, zdziwienie i dewastacja. On jest najwyższą atrakcyjną formą. Przez jego uniwersalną i transcendentalne atrakcyjne formy on zaurocza wszelkie gopi, wszystkie gopi, na czele z Taraką, Paliką, Siamą, Lalitą i ostatecznie Srimati Radharani. Pozwól jego majestatowi, żeby nas pozwól jego łasce, majestatu, żebyśmy byli pobłogosławieni jego łaską, żeby nie było jakichkolwiek przeszkód w wypełnianiu tego obowiązku pisania nektaru oddania. Tak. Wskazanego przez jego boską miłość Śrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswamiego Prabhupada. So,
Kryszna jest opisany jako Akila Rasamrita Sindhu. Są różne rasy. Pięć podstawowych ras. Rasa znaczy smak, którym cieszymy się w każdych czynnościach. To jest nazywane rasa. Wszystko jest robione z jakimś smakiem. Cokolwiek robisz, musisz cieszyć się jakimś smakiem tego. Jest 12 raz, spośród których 5 raz są podstawowymi i 7 raz jest wtórnymi. One są opisane tutaj. Kiedy Kryszna walczył z Bhishmą, znacie historię, że Bhishma był krytykowany przez Duryodhanę. Mój drogi dziadku, nie walczysz z pełną siłą z Arjuną, ponieważ po przeciwnej stronie oni są twoimi wnukami i ty masz naturalne uczucie do nich. Dlatego myślę, ty nie walczysz zgodnie ze swoją siłą, inaczej oni mogliby być skończeni tego razu, zniszczeni. Bhishma również mógł zrozumieć jego krytycyzm. Wtedy on przyrzekł natychmiast, że jutro zabiję wszystkich 5 braci. Czy to uszczęśliwi ciebie? Ja trzymam 5 strzał, które będą użyte jutro, aby zabić tych 5 braci. Duryodhana miał pełne wątpliwości. On poprosił dziadka: mój drogi dziadku, czy ja mogę trzymać te 5 strzał u mnie? Dlatego, żebyś wziął to jutro ode mnie i użył to? W porządku, trzymaj je. Krishna mógł zrozumieć, że teraz Bhishma obiecał zabić Pandawów jutro i on wybrał 5 strzał dla nich. Dlatego, aby chronić swoich wielbicieli, teraz on poprosił Arjunę. Duryodhana kiedyś obiecał dać tobie jakieś błogosławieństwo, teraz jest możliwość. Idź do Duryodhany. I on ma 5 strzał. Tak, trzymaj je ostrożnie. Weź je od niego. Arjuna udał się do Duryodhany, ponieważ po walce wieczorem oni byli przyjaciółmi. Nie było wrogości. Jedna osoba mogła iść do obozu innej osoby, przyjaciele, bracia. Jak przyjaciele, bracia. Kiedy Arjuna przybył do Duryodhany, Duryodhana przyjął jego. To jest etykieta wedyjska. Arjuna, dlaczego przybyłeś? Ty prosisz coś ode mnie? Jestem gotowy dać tobie. Jeśli chcesz królestwa bez walki, jeśli przyszedłeś z powodu tego, ja dam tobie. Arjuna powiedział: nie, mój drogi bracie, nie przyszedłem z powodu tego, ale pamiętasz, że ty chciałeś dać mi jakieś błogosławieństwo? Ja przyszedłem po to. Tak, jestem przygotowany. Daj mi te 5 strzał. On natychmiast oddał je. Następnego ranka, kiedy Bhishma Deva zapytał, że gdzie jest te 5 strzał? Daj mi. Duryodhana powiedział: panie, to jest historia. To było zabrane przez Arjunę. Dlatego on mógł zrozumieć, że to jest trik Kryszny. Natychmiast z powodu swojego oddania stał się zły. Tak, oddanie. Służba oddania może być wypełniana w gniewie również.
Nie, tylko kwiatami. Jeśli jest wielbiciel, on może służyć Krysznie, złoszcząc się. On obiecał natychmiast, że dzisiaj Kryszna złamie swoją obietnicę, ponieważ Kryszna przyrzekł, że chociaż ja będę na polu bitewnym, ja tylko będę kierował twoim powozem, ale ja nie będę walczył. Taka była jego obietnica. Teraz Bhishma powiedział, Kryszna złamał moją obietnicę, dlatego ja powinienem walczyć w ten sposób dzisiaj. Albo Kryszna złamie swoją własną obietnicę, czy jego przyjaciel Arjuna będzie zabity. Dwie alternatywy. Kiedy Bhishma walczył tak mocno, powóz Arjuny był rozbity i przewrócony. W tym czasie Kryszna wziął jedno z kół powozu i natychmiast podszedł do Bhishmy. I kiedy zbliżył się do Bhishmy, Bhishma również przeszył jego ciało strzałami. I Kryszna przyjął strzały bardziej tak miłośnie niż kwiaty. Takie są związki. Dlatego to jest rasa. Taka ghastly rasa, taka upiorna, straszna. To może wyglądać bardzo taka niedobra, surowa, że Kryszna będzie przeszywany strzałami. Ale Kryszna odczuwał przyjemność. Śrila Vishvanatha Kravati Thakura objaśnił tą część bardzo wspaniale. On podał przykład pocałunków czasami. Czasami tam jest taki mocny nacisk zębów, ale nadal to jest przyjemne. On dał ten przykład, że chociaż Kryszna był przeszywany strzałami Bhishmadewy, nadal Kryszna czuł przyjemność. I również Bhishmadev, kiedy był już na swoim łożu śmierci, on chciał zobaczyć tą formę Kryszny, kiedy był bardzo zły i zbliżył się przed niego, aby zabić jego na polu bitewnym. On objaśnił tą postać. Możemy cieszyć się miłosną służbą dla Kryszny na tak wiele sposobów. Nie tylko przez obejmowanie gopi, ale w walce Bhishmy z Kryszną i przeszywaniu jego ciała strzałami. Kryszna jest Akhila Rasamrita. Jakakolwiek rasa jest 12 ras. Czy to podstawowe rasy, czy wtórne rasy? Jakakolwiek rasa, Kryszna jest gotowy odwzajemnić jakąkolwiek rasę, którą pragniesz mieć w związku z Kryszną. To jest pozycja Kryszny. Kamat krodat bayad dvesyat. Co tu mówić o tych, którzy kochają? Jak Putana. Putana chciała zabić Krysznę. To był jej cel. Ale kiedy Putana była zabita, była zabita przez ssanie piersi, przez wysysanie z jej piersi i zarówno życie. Putana otrzymała pozycję matki, ponieważ Kryszna przyjął tą jasną stronę. Kryszna myślał, że jakakolwiek intencja jej mogła być,
Ona przyszła do mnie jak matka. I ja ssałem jej pierś. Dlatego jest moją matką. Przybyła jako wróg, ale Kryszna nie przyjął tej strony wroga, stronę matczyną. Tejasamna dosaja, podobnie gopi, one przyszły do Kryszny z powodu pożądania i stały się oczyszczone. Tak jak słońce. Słońce wyparowuje wodę z uryny, ale słońce nie zanieczyszcza się, ale uryna staje się sterylizowana. Taki jest proces. Próbujcie dojść do Kryszny w taki czy inny sposób. Wtedy wasze życie jest sukcesem. To nie ma znaczenia. Kamat, krodat, bajat, wesiat. A co tu mówić o tych, którzy są stale zaangażowani w miłość z Kryszną? Wszystko jest miłością. Wkrótce, jak przemienisz swoją uwagę do Kryszny, to jest miłość. To może być zniekształcone, tak jak Kamsa. Kamsa zawsze myślał o Krysznie. On był również świadomy Kryszny. Ale on myślał w terminach zabicia Kryszny. Jako wrogu. To nie jest bhakti. To nie jest anukula, pratikula. Ale nadal Kryszna jest tak łaskawy, że Kamsa również otrzymał wyzwolenie. To jest szczególna łaskawość Kryszny. Jakakolwiek rasa, jest 12 ras. Jenatena Prakarena, Manah Krishna Nivesayat. To jest instrukcja dana przez Śrila Rupę Goswamiego. W taki czy inny sposób. Skup swój umysł na Krysznie. Wtedy twoje życie jest sukcesem. W taki czy inny sposób. Jenatena. Jeśli wasz umysł jest skupiony zawsze w Krysznie, wtedy wasze zmysły będą również zaangażowane w służbę dla Kryszny, ponieważ umysł jest centrum wszelkich czynności zmysłowych. Jak Ambarish Maharaja, on przede wszystkim zaangażował swój umysł w Krysznę. Savai mana Krishna padara vindayo. Skupiając swój umysł w Krysznie, wtedy on mógł użyć wszystkie inne zmysły, zwane język. Faktycznie bhakti zaczyna się od języka. Sevan mukha hi jivadau. Zaczynając od języka, Krishna bhakti zaczyna się. To może być takie dziwne, słysząc to, że przez język, jak bhakti się zaczyna. Ale to jest stwierdzenie pism. Ata Sri Krishna Namadi, na Bhavet Grayam Indiyah. Nasze obecne zmysły, ślepe, materialnie przykryte, nie mogą smakować, czym jest imię Kryszny, jaka jest forma Kryszny, jakie są cechy Kryszny, jakie są rozrywki Kryszny, jakie są parafernalia Kryszny. Zmysły, one smakują. Tak jak kiedy ktoś cierpi od choroby czy żółtaczki, nie może smakować cukru kandy. Cukier kandy jest słodki, ale pacjent na żółtaczkę, jeśli otrzyma cukier z kandy, on smakuje, że jest gorzki. Podobnie nasze zmysły, będąc przykryte materialną świadomością, nie możemy w obecnej chwili smakować, jaka jest forma Kryszny, jakie jest imię Kryszny, jakie są cechy Kryszny, jakie są rozrywki Kryszny, jakie są parafernalia Kryszny, tak wiele rzeczy. To nie jest możliwe. Atah Sri Krishna Namadi, Nabhavet Grayam Indriyai. Nasze zmysły są materialnie zanieczyszczone. Dlatego nie możemy bezpośrednio postrzec, używając nasze obecne zmysły, kim jest Kryszna. Dlatego to musi być oczyszczone. Tak jak oczy,
Kiedy jest cierpienie od choroby, katarakty, nie możesz właściwie widzieć. Ale jeśli przez operację chirurgiczną katarakta jest usunięta, oczy stają się oczyszczone, możesz widzieć. Jest to również stwierdzone w Brahma Samhicie. Premanjana Chulita Bhakti Vilochanana Santah Sadeva Hridayeshu Vilokayanti Yam Syama Sundaram Achintya Guna Svarupam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Premanjana Chulita, musisz zebrać olejek miłości do Kryszny. Jeśli zastosujesz ten olejek na swoje oczy, tak jak my używamy surma dla czystej wizji, podobnie, kiedy miłość Kryszny, surma, jest zastosowana na nasze oczy, te oczy, zobaczysz Krysznę. To jest proces. Sarvopadi Vinir Muktam. Musisz uwolnić się od upadi, desygnatów. Desygnaty, substancją desygnatów to materialne ciało. Nie jestem tym ciałem. Jestem Hindusem, jestem muzułmaninem, jestem Amerykaninem. Wszystkie desygnaty tego ciała. Ktoś musi uwolnić się od zanieczyszczenia tej cielesnej koncepcji życia. Zwie się to Sarvopadi Vinir Muktam. Tatparatvena Nirmalam. Kiedy nasze duchowe ciało stanie się tak przywrócone, materialne ciało, zanieczyszczenie jest usunięte, wymyte. Nirmalam. W tym czasie zmysły pozostają. Zmysły tam są. One tylko są przykryte materialną energiami. Zmysły są. Żywa istota nie jest nirakara. Żywa istota posiada ręce, nogi, wszystko duchowe. Tak jak ja posiadam moje ciało. I to ciało przykryte jest koszulą. I ponieważ posiadam te ręce, koszula ma ręce. Inaczej, skąd ta ręka powstała? Dopóki dusza nie ma rąk i nóg, jak my posiadamy te materialne ręce i nogi? Dlatego to jest, konkluzją jest, że dusza ma formę. Jak Kryszna posiada formę Sachidananda Vigraha, podobnie dusza, dziwatma, będąc integralną cząstką Kryszny, również posiada formę. Ta forma jest również opisana w pismach. Kesagra satabhagasya satada kalpitasya cha jiva bhago sa vigyeya. Taką właściwą ideą formy żywej istoty była dana w Padma Puranie, że jedna dziesięciotysięczna część czubka włosa. Teraz prawdopodobnie nie macie instrumentu, jak zmierzyć jedną dziesięciotysięczną część czubka włosa. Ale to jest podane tam, tak czy inaczej. Ponieważ otrzymujemy informację z Bhagavad Gita, że to ciało, materialne ciało, jest tak jak ubranie. Vasamsi jirnani yatha vihaya. Jak porzucamy stare ubrania, odzienie, podobnie, kiedy to ciało staje się bezużyteczne, porzucamy to ciało i przyjmujemy inne nowe ciało. Navani Grinanti. To jest transmigracja duszy, przechodzenie duszy. Dusza przechodzi z jednego ciała do innego. Jest to faktem. Ale wulgarni materialiści nie mogą zobaczyć subtelnego ciała. Oni tylko widzą wulgarne ciało. Dlatego mówią, kiedy to ciało jest skończone, to wulgarne ciało skończone, wszystko jest skończone. Nie.
Tak nie jest. Wewnątrz wulgarnego ciała jest subtelne ciało, zrobione z umysłu, inteligencji i ego. To jest tak, jak każdego dnia mamy doświadczenie. Wulgarne ciało leży na łóżku, ale subtelne ciało odchodzi z łóżka, z pokoju, udaje się na wzgórza czy gdzieś, pracuje. To jest praktyczne doświadczenie. Podobnie, kiedy to wulgarne ciało jest skończone, już więcej nie jest użyteczne, subtelne ciało przenosi duszę do innego łona matki. Karma Devana Netrana Janto Deha Upatapataya. Poprzez nasienie ojca, żywa istota jest wszyknięta w łono matki. I dwa takie... I dwie wydzieliny tak emulują i stają się tak jak mały groszek. I w tym groszku dusza tam jest i ona się rozwija. I to się rozwija. To jest proces przechodzenia duszy z jednego ciała do innego. Dusza posiada formę. Ona nie jest bez formy. Podobnie, Krishna posiada również formę, ale ta forma jest odmienna od tej formy. Kiedy w pismach jest powiedziane nirakara, nirakara znaczy nirakrita akara. Ta akara, ta forma będzie tak wyzerowana. Nirakara nie znaczy nie ma akara. To ciało. Kiedy jest powiedziane nirakara, to znaczy dusza, dusza najwyższa czy dusza. Nie ma tej akara, jak my widzimy. To jak widzimy jakiegoś psa, czy jakiegoś kota, czy jakąś świnię, jakieś drzewo, jakieś rośliny, tak wiele. Osiem milionów 400 tysięcy gatunków form, ale to nie jest forma. Nirakareti. Nie ta forma. Dusza posiada odmienną formę, to jest opisane. Keshagra, sata, bagasa, satada, kalpitasya, cha. Nie możemy widzieć w obecnej chwili. Jak nie możemy widzieć, jak my nie możemy widzieć was, ja nie mogę widzieć ciebie, ty nie widzisz mnie. Tak jak syn jakiejś osoby umiera, czy ojciec umiera, on płacze. O, mój ojciec odszedł, mój ojciec odszedł. Gdzie twój ojciec odszedł? Twój ojciec leży na podłodze. Dlaczego mówisz, ojciec odszedł? Nie, on odszedł. Jego już nie ma więcej. To znaczy, ta rzecz, która była, on nie był widziany. On widział tylko to zewnętrzne ciało, ubranie. Zwie się to ignorancją. Ja nie widzę ciebie. Nadal mówię, że ja widzę ciebie. Dlatego jeśli ja nie mogę widzieć ciebie, integralnej cząstki Boga, jak ja mogę widzieć Boga tymi oczyma?
Dlatego pisma mówią, Ataksi Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indriyai. Sivan Mukhe Hijivadav Svayam Evas Puratyadah. Nie możecie widzieć Boga, nie możecie widzieć Kryszny swoimi tymi ślepymi zmysłami. Ale jeśli oczyścicie swoje zmysły, Sivan Mukhe Hijivadav, to oczyszczenie zaczyna się od języka. To oczyszczenie, Sivan Mukhe Hijivadav, przez język możemy robić dwie rzeczy. Możemy smakować pożywienie i możemy wibrować dźwięki. Jeśli zaangażuję swój język w wibrowanie tej transcendentalnego dźwięku Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nie przyjmujesz czegokolwiek za wyjątkiem prasadam Krishny, wtedy twoje duchowe życie natychmiast się zaczyna. Sivan Mukhe Hijivadav Svayam Eva. Wtedy stopniowo, jak zaawansujesz w duchowym życiu, Krishna objawi się tobie. Tutaj jestem. Nie możesz widzieć Krishny, ale będąc zadowolonym z twojej służby, Krishna zobaczy ciebie. Tak jak ty nie możesz widzieć słońca w nocy, ale kiedy słońce zobaczy ciebie, ty możesz widzieć słońce i siebie, obydwa. Podobnie, kiedy Krishna widzi ciebie, będąc zadowolonym z twojej służby, wtedy możesz widzieć Krishnę. Ty możesz widzieć siebie i możesz widzieć cały świat. Teraz, cokolwiek widzisz, to jest wszystko iluzja. Wy nie widzicie, czy my nie widzimy, ponieważ nasze zmysły są ślepe, aby widzieć rzeczy takimi, jakimi one są. Dlatego w Bhagavad Gita jest powiedziane, że Vidya Vinaya Sampane Brahmini Gavi Hastini Sunichai Vasvapake Chapanditak Samadarsinach. Ktoś, kto posiada oczy, aby widzieć, on nie widzi, że tutaj jest uczony Brahmin i tutaj jest pies. On widzi obydwóch, uczonego Brahmina i psa, w równej wizji, ponieważ on nie widzi ubrania. On widzi duszę wewnątrz Brahmina i wewnątrz psa. Zwie się to Brahma Darshana. Sama Sarveshu Bhuteshu. Mad Bhakti Labhate Param. Kiedy ktoś posiada tą wizję, transcendentalną wizję, Sama Sarveshu Bhuteshu, Mad Bhakti, wtedy zaczyna się służba oddania. Nie, że ze ślepymi oczami i zmysłami ktoś może służyć Bogu, służba oddania. Ataksi Shri Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indriyeh Sivan Mukhe Hijivadav Svayam Eva Spuratyada. To jest proces. Jai Shri Prabhupada.